Hej, hej, z tej strony Luganta, witam was serdecznie zza drzewa, bo właśnie jakoś tak dziwnie wskoczyłam. Słuchajcie, ten odcinek powstaje po wielu perypetiach i to naprawdę wielu. Ponieważ nagrywam go już trzeci czy czwarty raz w międzyczasie, kiedy już coś zbudowałam, coś było, to niestety gra się wykrzaczała, ja oczywiście zapominam ją zapisać. No, w związku z czym, prawda, stoimy na tym, czym teraz stoimy, a mianowicie, no, zamek jest na razie taki. Tu się nie zmieniło nic. Pamiętacie, ostatnio walczyłam z tym domkiem tam i był z nim jakiś problem. Okazało się, że jak zlikwidowałam ganek, powiedzmy, i daszek nad nim, to wszystko wróciło do normy, ale w międzyczasie jeszcze dodałam tutaj nieco takie, prawda, obejście, ładny mureczek. Tutaj mamy, no, miejsce dla żywego inwentarza, który tu będzie pomieszkiwał. A wywietrzmy pana. I słuchajcie, mamy maga, któremu chcemy to wynająć, natomiast on ma za mały rozmiar domu. Niestety, no i koszt domu jest jeszcze nie taki, jak być powinien. Zastanawiam się, czy jeszcze mu tutaj, ale nie chciałabym w tą stronę przeciągać tej chałupy. Tak samo, jak nie chciałabym przeciągać tego w tą stronę. Zastanawiam się, czy nie zrobić numeru takiego, że dorobię mu pięterko, nie? Będziemy musieli chłopu dorobić pięterko. Bo teraz jak to zrobić? Rąbnąć to stąd. Zrobić tak. No, dostęp do tego, prawda, jakiś taki niezbyt, bym powiedziała, jest wtedy dobry. Niech to stoi tu. Magik tego wymagał, słuchajcie, więc ja musiałam mu tutaj dać taki zlewik, tylko nie wiedzieć, czemu on krzywo stoi. No dobra, słuchajcie, to musimy tutaj panu coś dorzucić. Się trudno. Lecimy z tym, skoro potrzebuje większej przestrzeni życiowej. No to mu ją damy, nie? Zastanawia mnie to tutaj. Kurka. Czy jak ja bym dała mu dach? Normalnie cały czas mam ochotę wykorzystać ten dach. Cały czas jest z tym jakiś problem, kurka wodna. A jakby tak było, to byłoby fajnie, nie? No dobra. Tu. Czwóreczka tu. Tu nie. Tam będzie co innego. A tu bym zrobiła drzwi. No, nie wiem, czy to będzie miało, słuchajcie, jakiś sens. Naprawdę nie wiem. Zobaczymy. Zobaczymy, no bo teoretycznie dach powstaje, nie? To jest jako dach liczone. To powinno być w porządku. Zobaczymy. Dobra. A teraz potrzebowałabym dachu. Co w tym momencie położyłabym? Już tutaj tylko taki daszek. Płaski. Tam teoretycznie dach jest. Więc powinno być wszystko w porządku. Zobaczymy. On to... No właśnie. I gotowość domu zerowa, nie? Kurka. I co? I mam nad tym dach robić jeszcze? I to będzie ok? Jak ja ci tutaj dach zrobię? To uznasz, że w porządku jest?
No nie no. A, no przecież jakbym... Jakbym wstawiła okna, to zapewne uznałby gotowość domu. Czy mam taką nadzieję? I nie. Bo nie mam drzwi. Ja biurkuję. Słuchajcie, no tak nieogarnięta to ja tylko mogę być, prawda? Dobra, latam jak spodek po gaciach. Idziemy zobaczyć, jak to wygląda teraz z tej strony. No! Balkon nad stajnią? Czy tam innym kurnikiem? Okej. To nad czym my tu musimy tylko jeszcze zapanować? Nad tym, żeby był... No to ja, panie, tutaj powiększę przestrzeń życiową naszego magika. Skoro i tak... Prawda... Jest jak jest. No, powiedzmy, że jest okej. Bierzmy szafeczkę. Jest szafeczka. A cóż tu się stało? Świeczuszka znikła. Okej, skoro świeczuszka znikła, to ja tu dam nową świeczuszkę. Tu sobie wyrabiam i światełko już jest wybrane przecież. Ach, kobito, kobito. Żeby mi ten magik się tutaj nie spierdyczył. O. O! I może jakoś to wygląda, co? To my tutaj zrobimy taki... Takiego... Taką część, prawda? Roboczą. Będzie część wizytowa do przyjmowania gości. Aż proszę uprzejmie. Taka ładna. Pan chce mieć na bogato, to my proszę pana, damy panu kuchnię. I damy panu taką. Taką? Na pewno? Ja za wielka. Za wielka. Słuchajcie, gdyby tak to troszeczkę poprzesuwać, a tutaj rąbnąć kominek. Co? Jest okej? Wydaje mi się, że jest okej. Więcej tutaj nie pocisnę. Nie wiem czemu. Aaaa! Już wiem czemu. Brak kasy. Permanentny brak kasy. No dobra. Trzeba będzie skoczyć i zarobić co nieco. Tutaj i tak mu kuchnię postawię, bo tak bez kuchni. Magik bez kuchni. Jak tak może być? Magik bez kuchni. Musi mieć chłop jakąś kuchnię. Gdzie on będzie te miksturki ważył, jak nie będzie miał kuchni? Taki. I tutaj nic nie wejdzie już, prawda? Bo po co, kurka? Czemuż ja nie mogę? Może dlatego. Dobra. O, co my byśmy mu tutaj jeszcze dali? Na pewno jakieś światełeczko.
taki. No, jak ci mogę? Oczywiście mogłabym jeszcze na koniec tam dać jedno. Coś trochę bliżej. Nie, nie jest źle. Nie jest źle. Jakiś stołeczek, zydelek, taburecik. Dajcie mi coś. Żeby się uda coś na tym położyć. No i tutaj jakieś beczki, nie beczki, tym podobne rzeczy. To sobie zrobimy za moment. A teraz, panie magiku, zapraszamy na nasze włości. Kasę pozbieram. Tylko po to, żeby wynająć, prawda, sprzątaczkę i pana od zbierania kasy, bo nie będę potrzebować, bo sama tutaj ogarnę. No ale na pewno trzeba sprzątaczkę wysłać do roboty i pana od zbierania skrzynek. Także pani ogarnia, pani kochana. W ogóle sobie musiałabym sprawdzić, jak oni mają na imię. Bo tutaj tego nie widać. Tu jest informacja magazynier. Tylko i wyłącznie. Ach, wyślemy to już. Potrzebujemy tej kasy. Konik poleciał. Tak mnie ciekawi, jak moja pani sprzątaczka ma na imię. Jakoś, słuchajcie, nie zwróciłam uwagi na to. Żywiadulik. Żywiadulik. Porząsiu. Tu mieszka kamieniarz. Falimir. Dobrze, panie Falimirze. Tu mieszka... Musimy... Tak. Pomir. Pomir. Bardzo mi miło, panie Pomiru. A tu mieszka nasz skarbnik Mirosław. No, Miruś. A pan magazynier? Panie magazynierze? Gorast. No, jest szansa, że się nauczę. W końcu imiona uczniów też muszę zapamiętywać. Że jest szansa, że to ogarnę. Żywię i Gorazda raczej powinnam. Prawda? Mamy już we wsi dwóch magików. Więc słuchajcie, może byśmy tak ogarnęli tą chałupę do końca, co? No, może wygląda całkiem. Może uda się coś tutaj zdziałać. Troszkę kasy się nazbierało. No to my, panie magiku, lecimy z koksem, że tak powiem. Najpierw tu. No musisz pan mieć miotłę. Zmaterializowała się. Widzieliście to? Zmaterializowało się. O, teraz sobie pomyślałam i póki pamiętam, to to dam. Książka, tu. Pan tu będzie zapisywał różne ważne rzeczy. Tutaj zrobimy imitację. Proszę bardzo. Atramentu. Proszę uprzejmie. No to teraz tak. Tu. Tu. Porządeczku. Skrzynię by jaką? Udał? Żeby mu tu dał jaką skrzynię. Niech chłop ma. W czymś musi trzymać te swoje magiczne mikstury, nie? I schować mu tu kurę, słuchajcie, w środku. Oby czad. Ale na razie może niekoniecznie. Na razie zróbmy
inne ważne, pilne rzeczy. O, a jakby tak półkę dać tu? Tylko ja nie wiem, czy ja ją dam radę tam. Ponieważ tu jest właśnie ten, tu jest. Ale jakby tak. Ło, patrzcie, jak pięknie to wygląda. Ale półeczkę swoją drogą i tak będę chciała. Czy ta półka jest tu? Jest. Taka mała? Tu w kuchni chcę półkę. Ładniejsza była. I większa. Kuchenne półki jakieś takie lepsze. Dobra, skakujemy tutaj. I my sobie flakoniki tutaj damy. No nie, serio? No, kurka, no przecież... No jak? No i gdzie ta półka? Wsiorbało półkę, no przecież... Niech mi ktoś wyjaśni, co się dzieje. I dlaczego tak? I dlaczego, kiedy próbuję wstawić tutaj malusi, taki malusi, to mi to demoluje? No cóż, lecimy dalej. Uszaleję, słuchajcie. Naprawdę. To już jest kolejny raz, jak mi wsiorbuje półkę. Nie mam pojęcia dlaczego. Jestem ciekawa, czy to się uda. Znaczy, nie, właśnie takie... No i tej półki już tutaj jakby nie ma. On jej nie widzi, natomiast... Profilaktycznie, wiecie. Kurka wodna, no nie kumam, no. Szafa pójdzie do góry. A tutaj weźmiemy regał po prostu. Będziemy na regale trzymać. Graty. Obawiam się, że tutaj regału nie wstawię już. A byłoby fajnie wstawić tam regał. Wiecie, tak kawałeczek. Przesunę. Może przesunę. Spróbujmy. Spróbujmy. O, czadowo. Dobra. Dobra. Jo, na styk. Mamy to na styk. Dobra.
I słuchajcie, no trudno, tam ta półka sobie tak leży. Niech se leży. Ja się wprowadzę z eliksirami w tą stronę, no. Się nie da inaczej. To się da tak. I tyle. Ale fascynuje mnie to, dlaczego ta półka się skitruliła. Fascynuje mnie, dlaczegoż to spadło, wzięło. Wzięło, było i wypadło. O, następne butelczyny. No, no tak, powiem wam, tak ciasnawo tu. Dobra, fotel musisz iść na razie. Tu potrzebuję troszeczkę poprzesuwać. Te butelczyny są. Żeby zatrute jabłka mu tu dać. A co? No już jakąś królewną śnieżkę ktoś będzie chciał podtruć. Przez moment gdzieś było. Zielone, słuchajcie. Tutaj też nie. Gdzie to poleciało? Jest. To może niech pójdzie tutaj i poleży w barze gdzieś, co? Da się? Nie da się. Mężu, co robisz? Nie macie tu, ciekawe zjawisko. A jednak jest. Przyszedł, przeszkadza i rozrabia. Jeszcze w dodatku zaczyna hałasować. Ja tu gdzieś widziałam możliwość powieszenia tego czegoś. Tylko gdzie? Było. Przez moment było. Dobra, niech tam wisi. Dobra, mąż tutaj wparował na chwilkę do pokoju. Poszperał, zabrał jakieś graty i poszedł sobie. I jeszcze powiedział, że jego tutaj nie ma. Pewnie, że nie ma. Ja mam jakieś zaburzenia wzroku. Dobra, kończymy tutaj. Ponakładamy tu kościowi jakieś różne dziwne rzeczy. Jakieś miksturki, miksturki. Zielsko niech mam. Co bym jeszcze tutaj... Ja bym mu w ogóle u góry to chciała książki jeszcze postawić. Tylko czy się da? Te to za duże są. Ale te... Te by były idealne. Aha, i odwrotnie. Dobra, mamy to. Chyba, słuchajcie, mamy to. Dobra. O, teraz to zaczyna wyglądać.
Nie wiem, co jest z tą półką, słuchajcie, nic z nią nie mogę zrobić. Kompletnie nic. Przy okazji tego nie mogę tam powkładać. Jakby... Nie wiem, o co chodzi. Buteleczka jeszcze jedna. Że o to chodziło? Może o to chodziło, co? Nie, dalej tutaj nic. Ja nawet jej rozwalić nie mogę, słuchajcie. Po prostu... Dobra, zapiszmy. Profilaktycznie. Postaram się potem wejść jeszcze raz z gry i zobaczyć, co z tą półką. To teraz zapiszmy się tutaj za tą część. Inwentarzową. Byliśmy przecież w innych, co ja wyrabiam. Tu by może tak zrobić. Tutaj zrobić tak. A może jeszcze inaczej? Może to zrobić tu. O! To dać sobie tak. To dać sobie tak. A wóz może by tu postawił jaki, co? Żeby tym wąskim przejściem wyjechał, ale... Słuchajcie... Takie? Nie to. To. Tu się nie da! Tu się nie da, ale to może skrzynki weźmiemy inne. Weźmiemy te skrzynki tu. Załadowany wóz. A ja bym mu tam jeszcze dała kurę, tylko... Kurka wodna, nie da się tam włożyć kury. Mamy mu kury czy gęsi? Gęś na razie mamy tylko jedną. Bo jednego magika. To damy tutaj gęsi. Króliczków też nie mamy. O, króliczki. Króliczki są fajne. Króliczki. Króliczki, mamy króliczki. Koza kozula, krowa. Taki bogatszy ten dziedzic, żeby i krowę miał. To no tak tutaj trochę ruścił. Ono. Co jest? Wszędzie czerwone. Lewitująca krowa. Będzie krowę do wozu zaprzęgał, nie? Kto powiedział, że nie? Da się, da się. Swoją drogą, słuchajcie, za dzieciaka. To ja normalnie na krowie jeździłem. Jeździłem z... Jakiegośmy na wsi pod Warszawą. Jeździliśmy tam do rodziny i z wujkiem, kiedy szłam wieczorami po inwentarz żywy na pole. To słuchajcie, faktycznie wracałam się do zdrowia, po prostu. Tyle. Taka prawda jest. Jeździłam na krowie i to było super. I to było ekstra. I bardzo mi się to podobało. I to jest takie faktycznie moje miłe
moje wspomnienie z dzieciństwa. Przejażdżki na gromy. Jeździł ktoś z was na krowie? Mieliście taką możliwość, żeby prawda świat na krowie zwiedzać? Ja to szczęście miałam i bardzo mnie to cieszy. W tej chwili, ciężko by było. Rzadko kto trzyma już tak sobie tylko dla siebie samego jedną krowę. Z reguły to wygląda trochę inaczej. To są większe jakieś fermy. Tych krów jest tam kilkanaście, kilkadziesiąt. Więc to już nie jest to samo. Banał taki, ale słuchajcie, prawdziwy. Teraz to wygląda zupełnie inaczej. I cóż. Mówi się trudno. Świat się zmienia. Z jednej strony dobrze, że się zmienia. Z drugiej strony trochę mi smutno, że się zmienia. Ule też mu posadzimy. Zrobimy tutaj pełno. Patrzcie, miodek leży. Pełno. Tutaj zrobimy kwiatków. Będzie super. No, słuchajcie. Całkiem nieźle ta chałupka wygląda. Półka nie zniknęła. Się trudno. Dobra, idziemy, zrobimy sobie jakieś zadanko. Pojedziemy gdzieś, poczyścimy teren. Co z tego wyjdzie. Może jeszcze magazyniera przegonimy. Niech gość pozbiera trochę tych skrzynek. A my do mapy i idziemy po kasę. Gdzie tym razem? Tym razem wiosce byliśmy, rezydencję byliśmy, opuszczony wór. Może pałac Jarla to pewnie ten... O, właśnie, tak myślałam, że ten z imprezy. Spróbujemy tutaj co nieco ogarnąć. Kaskę jakąś ze sobą przywieźć. Może coś będziemy z tego mieli, nie? O, lecimy, lecimy, lecimy. O, chłopaki przygięli. Ja jestem, tu ja jestem, dobra. No to sobie oznaczmy te śmieciołki. Jedźmy z tym. Ja, no ile szmat! Kto tu tyle szmat nawrzucał? Co pranie robili? Opsa. No. Jeszcze się w drzwi nie mogę zmieścić, nie? Aż ta szafka wstrętna do naprawy. O! A o, proszę bardzo. 500. No, ale zawsze tu 500. W sumie nie powinno marudzić jakoś. Będziemy nie młotkiem, tylko tym naprawiać półeczkę, szafeczkę. Psiu, ile gwoździ. Się zrobiło. Serio? Niech stoi. Hopla. Szmaticzkę od razu podnieśliśmy. No, tu będzie raczej sporo śmieci. Mamy plamy? Słuchajcie, dawno, dawno temu była taka fajna reklama ketchupu, w której śpiewano: ach, plama, plama, co za pych. Nie wiem czemu, ale utkwiło mi to w głowie. Mam takie czasami, słuchajcie, flashbacki. A to reklama jakaś mi się przypomni. Jakaś stara bajka. Ostatnio przeglądałam
Dingtonga, to włączyły mi się jakieś takie wspominki, nie pamiętam na jakim kanale, ale w każdym razie wrzuciło mi się taka informacja o... O, jak miło. O tym... Boże, ty mój... Małe wiadomości DD. One leciały jakoś tak... Rok 92, 94 może. W każdym razie byłam dzieciakiem. I faktycznie, słuchajcie, w momencie, w którym jakby... No, zobaczyłam taki fragment. Z tego to mi się przypomniało, że tak, oglądałam to. One były tuż przed wiadomościami dla dorosłych. To były takie wiadomości dla dzieci z istotnymi, dla dzieci, sprawami. Ale też takie uczące dzieciaki, że wiecie, że jakby te wiadomości są ważne, że powinniśmy wiedzieć, co się tam dzieje na świecie i w ogóle. Więc fajne, fajne to było. Takie tam wspomnienia z dzieciństwa. Wasze bajki z dzieciństwa, to co to jest? Co pamiętacie? Ciekawa. Wiecie, u mnie to pole Greksio, wielki zając, sprawy. A jednak już dość wiekowa jestem, więc to były moje bajki. No, jak byłam już trochę starsza, to słuchajcie, w niedzielę były bajki Disneya. I to dopiero był czad, to było coś niesamowitego. Raz w niedzielę, normalnie wieczornka. Jakieś tam 10 minut, a w niedzielę trwały pół godziny i były to bajki Disneya, piękne, kolorowe, ładne, światowe. Wtedy to było po prostu wielkie coś dla nas, tak? Całe rodziny zasiadały do oglądania bajek. W tej chwili Disneya mam na ciągnięcie ręki. Wystarczy zrobić pstryk. Kiedyś tak dobrze nie było. Kiedyś były dwa kanały w telewizji. Niech uruchomili trzeci. To był pełen szał. Znajdź klucz. Ej, gdzie był klucz? Kto widział klucz? No czy ja wiem, gdzie był wcześniej, ale gdzie jest teraz? W tym samym miejscu jest ukryty ten klucz? Czy go skubańce przenieśli? Co? Przenieśli czy zostawili? Nie ma klucza! Leży na wejściu. Ach, kto ślepy, to ślepy, nie? No to lecimy z koksem. O, w każdym razie czekam na informacje od was. Jakie bajki wspominacie? Jakie oglądaliście? Jakie lubicie? Czy mój mąż znowu się tu skrada? Nie, nie skrada się, ale... coś tuż za drzwiami. Nie, znowu się tutaj gdzie na paluszkach zakradał. Bo jest tak zwykle, ja się, wiecie, zamykam w jednym pokoju, żeby mieć święty spokój, żeby móc w spokoju nagrać dźwięki i tak dalej. Oczywiście, co robi moja rodzina? W tym momencie największą ochotę ma na przyjście do mnie, na zadanie mi tysiąca pytań. Naprawdę, po prostu... Oni w tym momencie pragną mojego towarzystwa najbardziej na świecie, nie? Nie da się. Nie da się w świętym spokoju wytrwać. Także... Słuchajcie, to nagrywanie to jest faktycznie uciekł co chwilę wcześniej przed mężem z pracy, albo jak pchnę męża na zakupy, a dziecku babci na przykład, no, tak. Albo wieczorami. Dziecko śpi, przegląda jakiś film science fiction. A ja tak niekoniecznie. Więc tak. Dlatego też musicie mi wybaczyć, że te filmy pojawiają się nieregularnie. Bo po prostu nie mam jak. Chcę tylko, żeby były regularnie. Słuchajcie, śpieszmy się tutaj z tym szantaniem. Czas nagrania nas goni. Już jest taki dość pokaźny. Teraz muszę tutaj wyrazy
prawda, skończyć to. Lecieć do. W ogóle skończyć nagranie. Pójść ogarniać kolację, bo to już u mnie pora kolacyjna. W domku. A... Cóż. W tej porze kolacyjnej to tak wypadałoby. Godzinę nakarmić, chociaż rączki mają, sami też są w stanie sobie zrobić. Wszystko mile jest, kiedy siada się razem do kolacji. Posadzę wam małe drzewka, nie chcę dużych. Jakieś trzy kwiatki, tu chcecie inne drzewko, tak? Taki może być, dobrze. Trzy kwiatki. Wracamy do domu. Sprawdzamy tylko, ile zarobiliśmy, bo teraz nie zerknęłam. I cóż, no i widzimy się kolejnym razem przy budowie. Ja prawdopodobnie dokończę jakieś tam takie pierdółki, podukładam do tych domów, które już mamy. Lubię, no. Lubię, jak one są takie dopieszczone i w ogóle. O, mamy 8000, no to będzie jak poszaleć. Słuchajcie, to ja dokończę tutaj ten dom Magika, bo mi się wydaje taki... taki smutny, taki biedny i w ogóle. Nauczyciel już ma tak... No też bez szału jeszcze. Nie dokończyliśmy jeszcze karczmy, prawda? Też. Może karczmy następnym razem ogarniemy, słuchajcie. Te pokoje tutaj u góry byśmy może zrobili, co? No. To taki plan jest dość ambitny. Ja na pewno tutaj trochę podkładam drobiazgów, pierdółek. Ale teraz tak. Będziemy uzupełniać tą. 1, 2, 3, 4. Mamy 5 domów do wynajęcia. Gdybyśmy postawili 6, zarabialibyśmy więcej. Nie ma co sprzątać. Proszę. Zarabialibyśmy więcej, gdybyśmy postawili kolejny dom. I to jest, słuchajcie, nęcące. O, pałac już jest, jeszcze tylko kasę musimy zarobić. Całą resztę już mamy. Wstawię sobie. O, zamek jest też całkiem. Nie jest tak źle. Tylko tak, taki przerw w tych murach, no ale trudno, nie? No, słuchajcie. To wygląda zacnie. Nasze osiedle dla bogaczy również. Potrzebujemy zatrudnić jeszcze tego tutaj zarządcę nieruchomości, ale to już później. Na początek może faktycznie jeszcze kogoś tutaj wprowadzimy, żeby po prostu zarabiać szmal. Żeby może powstał jakiś taki rolniczy dom gdzieś tutaj. Tu chata, z tyłu wielkie pole, słuchajcie. Że to miałoby jakiś sens też, co? Żeby tu jakiegoś rolnika wrzucić, nie? To mi się wydaje, że to nie byłoby głupie. Tutaj jeszcze będzie musiał być w środku faktyczny pałac zrobiony. No dobra, ja pomyślę, co robimy jako następne, czy coś budujemy, czy uzupełniamy domki, czy kończymy karczmę. Trochę tego mamy. No i oczywiście cały czas czekam na wiadomości od was, co budujemy jeszcze. Rolnika z polem chce na pewno. Na pewno wprowadzimy tego zarządcę jeszcze, żeby tutaj mieć dodatkowe zadanka od niego i dodatkowo zarabiać. Natomiast chciałabym wiedzieć, jaki jeszcze budynek będzie przygotować. Kuźni raczej się tutaj by nie udało zrobić, ale może się pokusimy, co? No dobra, to wychodzimy z naszego królestwa. Do zobaczyska następnym razem. Hej, hej!